Dzień dobry wieczór, Piotrze. Zaczynamy rozmawiać o książkach, a właściwie książce z pogranicza. Tak, my sobie tutaj rozmawiamy, a UFO nad nami krąży. UFO nad nami to tytuł właśnie dzisiejszej książki autorstwa, jednej z najbarwniejszych postaci w polskiej ufologii, Kazimierza Bzowskiego. Był to zmarły w 2005 roku chemik, ufolog oczywiście, ale też powstaniec warszawski, ze skłonnością do poszukiwania i nagłaśnienia historii niezwykłych, sensacyjnych, stąd też często był krytykowany. Jeżeli dobrze pamiętam, to Zbigniew Blania-Bolnar, wiecie, ten facet od Emilcina, porównał Bzowskiego do małpy, zarzucając mu tam wiarę w paranaukę, powiedzmy tak oględnie. Bzowski nie stronił też od telewizji, ba, oglądając odcinki tego talk show, na każdy temat, gdzie się pojawiał, z jego udziałem można dojść do wniosku, że on się czuł po prostu przed kamerą jak w swoim żywiole. Chociaż szczerze, w niektóre jego opowieści trudno jest uwierzyć. Bzowski też publikował w prasie, ale do dzisiaj najlepiej jest pamiętany dzięki swoim książkom. Nie było ich wiele, ale UFO nad nami, o którym dzisiaj mówimy, pozostaje tą, przynajmniej przeze mnie, najlepiej zapamiętaną, po pierwsze dlatego, że się odnosi w dużej mierze do Polski, po drugie dlatego, że jest w miarę przystępna i pewnie też dlatego, że przez długie lata była udostępniana za darmo. Piotrze, miałem taki przygotowany widz mówiący o tym, że dzisiaj, panie, to się już tak książek nie pisze i szkoda, że się tak nie pisze, bo ja nie wiem, czy Bzowski był zwierzęciem telewizyjnym, medialnym, ale dla mnie z całą pewnością był zwierzęciem książkowym. On wiedział, jak te książki pisać, żeby z jednej strony nie popadać w sensacje, no, w tę sensację dzisiaj bardzo często książki popadają, właściwie ich autorzy popadają, idą na lep sensacji i to w związku z tym zamienia się wówczas w coś takiego ciężkostrawnego. Ja nie lubię takich książek, które epatują, widzicie panie, tam UFO spadło, a na ślady są do dzisiaj na przykład i tak dalej, i tak dalej. Bzowski robi to inaczej, odwołuje się do zdarzeń, które są w jakimś stopniu przynajmniej udokumentowane. No tu, myśląc o dokumentach, mam bardziej na myśli na przykład przekazy prasowe i tym podobne. Poza tym właśnie nie ma w tej książce, o której dzisiaj mówimy, sensacji takiej źle pojętej. Jest pewna relacja. My w nią możemy wierzyć, nie musimy, ale jednak to jest relacja dosyć spokojna. W tej książce nie ma rozbuchanych emocji, takich jakie często pojawiają się na przykład w programach telewizyjnych, w filmach odcinkowych o UFO i tak dalej, i tak dalej. Ja bardziej porównuję książkę UFO nad nami do takiej analizy no, popularno-naukowej. Trudno mówić o książce naukowej w tym wypadku, ale popularno-naukowej to znaczy przybliżającej pewne fakty, a w każdym razie pewne mówiącej o pewnych wydarzeniach w taki sposób, że nie ma się poczucia, że autor za wszelką cenę chce nas zarzucić sensacją, która nas powali. My tutaj mamy, zresztą zaraz na początku książki, wymienionych bodajże 15 różnych przypadków, które są omówione szerzej i tu mamy na przykład taki przypadek UFO nad gettem warszawskim z 1943 roku. Mamy też lądowanie UFO na Wprost Człowieka, to chodzi konkretnie o konkretne zdarzenie, ale mamy UFO nad Krakowem, UFO nad Warszawą, mamy wreszcie UFO w chałupach na Helu i tak dalej, i tak dalej. Mamy 15 przypadków, nazwijmy to dużych i jeszcze wspominki o kilku innych wydarzeniach związanych z UFO. Mnie ten styl, ta książka zresztą, zauważ Piotrze, ona jest dosyć krótka, zwarta, tam nie ma setek stron, chyba jest poniżej setki, tam, bo ja mam takie wydanie elektroniczne, ale coś koło 70 stron i wszystko, i wystarczy, i wcale nie trzeba produkować kilkuset stron, żeby potencjalnego czytelnika zaciekawić,
bo ta książka ma tę właśnie zaletę, dla mnie najważniejszą. Ona zaciekawia i myślę, że wtedy, kiedy powstała, zaciekawiała jeszcze bardziej. Tutaj parę uwag, to znaczy się tak, do tego, czy Bzowski tam czasami lubił sobie dodać coś od siebie, to przejdę za chwilę, tylko że w tej książce rzeczywiście tego nie widać, no bo jak ma być widać, tak, to jest książka. Dopiero później się pewne rzeczy okazały. Zgadzam się z tym wnioskiem, że to jest po prostu ciekawe. No, wiecie, porównacie sobie z książką Bzowskiego publikację z Nietzsche. Suche, dużo informacji z zagranicy. No tylko, że tak, no Bzowski niektóre z tych spraw, o których pisze, no dokumentował osobiście z Nietzsche, przepisywał sprawy z gazet i tak dalej, sprytnie i skrupulatnie oczywiście, ale to jednak były, wiesz, no, informacje z nie wiadomo jakiego kraju, nie wiadomo jak przekazane. Bzowski często był na miejscu, czy robił tą małpią robotę, jak mówił Blania Bolnar, to już inna sprawa. Ale to się dobrze czyta. Dlaczego się dobrze czyta? Dlaczego to ciekawi? Bo to jest stąd. Bo to są sprawy nasze. Bo to są często zdjęcia, to są często historie niezwykłe. Tylko że no, UFO nad nami to jest oczywiście jedna z kilku publikacji Bzowskiego, chyba najlepsza, bo mamy jeszcze Siły Ziemi tu i teraz, które no, da się czytać, i mamy Sieć Wilka, która dla czytelnika takiego amatora, powiedzmy profana, jest niestrawna absolutnie, ale jest też dużo publikacji Bzowskiego prasowych. O tym warto pamiętać. I jak powiedziałeś, w UFO nad nami znajdziemy bardzo wiele relacji o obserwacjach NOLI i bliskich spotkaniach no, z naszego kraju przede wszystkim. To nie tak, że tam się nie wspomina innych incydentów, bo coś tam wspomina, ale te opisane historie z Polski są bardzo różne. No, są takie, którym towarzyszą zdjęcia, ale mamy też historie opatrzone bardzo oryginalnymi tytułami. Wiesz, tam UFO nad polem kapusty na przykład. Jest tam też wiele historii klasycznych z dzisiejszego punktu widzenia, nawet z punktu widzenia internetu, czyli to lądowanie UFO w chałupach, czy te wydarzenia z Warszawy. Należy pamiętać, że właśnie w warszawskiej UFO-strefie Bzowski i koledzy, bo o tych kolegach należy pamiętać, oni nie zawsze występują pod swoimi nazwiskami, oni w sumie razem poświęcili mnóstwo miejsca właśnie tej strefie stołecznej, no bo był taki czas pod koniec PRL-u, że UFO widywane było nad Warszawą, powiedzmy notorycznie, nie tylko nad Warszawą samą, ale też nad przyległymi okolicznymi miastami. Było tam wiele dziwnych zdarzeń. Jeżeli chcecie o nich posłuchać, to zachęcam do poszukania sobie na kanale Radia Paranormalium naszych debat na temat UFO nad Warszawą. I takim jeszcze, Marku, nieodłącznym elementem, który się z Bzowskim kojarzy, jest Sieć Wilka. Takie hasło, bardzo tajemnicze tak naprawdę, mowa o radiestezyjnej siatce oplatającej Ziemię, której no, takie jakby, nie wiem, zapętlenia, tak zwane oczka, mają być miejscami, gdzie manifestuje się UFO, częściej niż gdzie indziej. Nieco o tej Sieci Wilka w omawianej przez nas książce jest, ale niedużo. A wspominam tylko dlatego o tym, że Bzowski, w przeciwieństwie do wielu innych badaczy UFO i do wielu innych no, publicystów, pisarzy, nie tylko rejestrował zdarzenia, które miały miejsce, ale też szukał. Szukał miejsc, gdzie UFO się dopiero pojawi, i to właśnie w oparciu o Sieć Wilka. Tutaj mówiliśmy o Sieci Wilka także w tych naszych audycjach poświęconych Warszawie. Odkrywcą tej sieci był Miłosław Wilk, radiesteta między innymi, ale także pracownik no, naukowy jednego z instytutów, który w ten sposób próbował wykminić, gdzie po prostu UFO się pojawi. Także to, no jakby nie było, Marku, wyróżniało Bzowskiego na tle innych polskich ufologów. Ja pamiętam z prasy, kiedy Bzowski pisywał o UFO w okolicach jeziorka Czerniakowskiego, chyba nic nie pomyliłem, jeśli chodzi o nazwę. W każdym razie Mokotów warszawski, no to mam nadzieję, że nie mylę dzielnic, bo ja tę Warszawę, proszę Państwa, znam, ale tak nie do końca. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to Mokotów. W każdym razie ja czytałem o tym w prasie i to było fascynujące. Tu też mamy te relacje, ale mamy też relacje na przykład z lądowania. No, w każdym razie, kiedy myślimy o UFO, to w Polsce najbardziej nam się kojarzy
człowiek, który UFO spotkał i nawet kontaktował się z tymi ufitami, czyli Wolski. I o Wolskim też w tej książce jest. To dla mnie jest, no może nie dowód, ale taka wskazówka, że Bzowski starał się ogarnąć temat. Nie brał wszystkiego, ale pokazywał takie momenty, które, jeśli są prawdziwe oczywiście, to są dla ludzi zainteresowanych UFO ważne. Są nie tylko ciekawe, ale są ważne. I to dla mnie też jest ta przeglądowość książki, krótkiej książki, jak podkreślam, to też jest ważne, bo znowu, ja bardzo, bardzo tak praktycznie podchodzę i jeśli ktoś chce sobie zrobić krótki przegląd tego, jak UFO zachowywało się w Polsce, tu na naszych ziemiach, to ta książka Bzowskiego jest znakomitym materiałem. Po przeczytaniu tych kilkudziesięciu stron macie Państwo w małym palcu te najważniejsze przypadki. Nie mówię, że wszystko, nigdy nie jest wszystko, ale nie mówię, że będziecie ekspertami, ale orientację będziecie mieli już całkiem, całkiem dobrą. I to z mojego punktu widzenia, ta praktyczność tej książki również jest ważna. Mamy tam oczywiście mnóstwo historii opisanych i moglibyśmy wam je streścić, ale ponieważ książka jest łatwo dostępna, to nie będziemy tego robić. Może kiedyś się o to jeszcze pokusimy w innych programach, bo chodzi mi taki po głowie właśnie na temat Kazimierza Bzowskiego. Tutaj o Kazimierzu Bzowskim dużo ma do powiedzenia Arek Miazga, który poświęcił mu nawet taką osobną część swojej książki UFO nad Podkarpaciem, to znaczy tych wcześniejszych wydań, bo musicie wiedzieć, że UFO nad Podkarpaciem szykuje się do nowej wersji i będzie nowa wersja, niestety już bez tej części poświęconej Bzowskiemu, ale w tych wcześniejszych, jeżeli macie, jeżeli chcecie sobie to jakoś, nie wiem, przypomnieć, to tam zajrzyjcie bodajże gdzieś na koniec i tam Arek mówi o swoich kontaktach z Bzowskim. No właśnie, zamienne jest to, co powiedziałem, że Bzowski nie tylko śledził UFO, ale też szukał go tam, gdzie się miało pojawić. Pojawiało się czasami w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, w miejscach, gdzie na przykład potem dochodziło do katastrof, to pewnie wiecie, o czym mówię. Jeżeli chodzi o te swoje koncepcje ufologiczne, Bzowski był, gdzieś się tam poruszał na polu tej wysokiej dziwności, tak? Bo tam mamy w jego archiwum takie różnego rodzaju historie mówiące na przykład o tym, że był sobie jakiś hydraulik z Warszawy, który szedł i, znaczy nie jakiś, no bo znamy tego pana z imienia i nazwiska i powiem wam więcej, on prawdopodobnie gości na naszych kanałach, mówię tu o Radiu Paranormalium, o Wehikule i o UFO historiach i ten pan został wciągnięty potem do tego obiektu. Mamy też inne historie, no na przykład o tym wspomnianym Helu, tak? O tym artyście, który zobaczył istoty bardzo przypominające te z Emilcina. Ale są historie, które dają mocno do myślenia. Słynny maluch rozwalony przez, no właśnie nie wiadomo przez co, przez jakąś dziwną siłę, przez dziwny, niewidoczny obiekt. To mi się u Bzowskiego, wiesz, jakoś tam podobało. No ja po prostu lubię takie historie, bo przyznam się bez bicia, przyznam się szczerze, no kiedy czytam dziesiąty raz o jakichś światłach na niebie, no Bzowski też o tym pisał bardzo dużo, ale kiedy czytam o tych światłach na niebie, no to tak, moja wyobraźnia już jakoś tak się nie pobudza. Ale kiedy czytam o takich dziwnych sprawach, pamiętając, że no było, nie było, no to jest miła odskocznia, tak? To nie jest książka dokumentacyjna. Ja bym ją potraktował trochę bardziej jako książkę reporterską, a oczywiście Bzowski może nie ma takiego bardzo reporterskiego zacięcia do tego wszystkiego, ale jednak czyta się to dobrze. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę, Marku, na jedną rzecz. To nie był facet z wykształceniem humanistycznym, to był facet z wykształceniem ścisłym, to nie był pisarz. I zobacz, jaką dobrą książkę, znaczy dobrą, no, dającą się przeczytać książkę stworzył. Ja myślę, że niewiele osób w dzisiejszych czasach byłoby w stanie coś takiego zrobić, bo to jednak jest duży intelektualny wysiłek. On coś takiego uczynił i pamiętajmy, że to było bardzo dawno, jak Kazimierz Bzowski zmarł prawie 20 lat temu, a teraz łyżka musztardy lub dziegciu. Wiesz, no, powiedziałem, że Bzowski lubiał czasami, jak to się mówi, zalać, lubiał przyfarmazonić. Lubiał coś dodać do tych swoich historii, żeby się ich lepiej słuchało, ewentualnie to tak podkręcić, żeby było atrakcyjniejsze dla słuchacza czy czytelnika. I w UFO nad nami mamy opisany taki przypadek z odbiciem dłoni, na przykład rzekomego kosmity na szybie. Po latach wiemy, że ta sprawa wyglądała zupełnie inaczej.
ekipa w ogóle się wydarzyła gdzie indziej, jadło się ją z czymś innym. To w ogóle jest nie tak, jak on to opisuje. Wiemy to m.in. dzięki ustaleniom Marka Miazgi, który zresztą też przyznaje, że Bzowski lubiał czasami sobie coś podkolorować. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako wyjście do szerokiej krytyki Bzowskiego, ale kiedy czytamy tytuł UFO nad polem kapusty, to jest nic. Tam mamy inne historie, wiesz, facet przyklejony do UFO, który leci gdzieś z nim chyba do Szwecji. Mamy gadające UFO, to jest takie, które emituje dźwięki przypominające ludzką mowę. Mamy potwora ze studni, mamy wreszcie takie historie, kiedy jakiś emeryt albo emerytka, bo teraz nie pamiętam, wyrzucają szaraka za okno. No, nie czepiam się, sam przed chwilą powiedziałem, że lubię takie przypadki z samego skraju dziwności. Pytanie jednak, ile w tych historiach zostało dodane? Ile jest upiększenia w tym wszystkim? Sprawa numer dwa. Nie jest tajemnicą po latach, że niektóre z relacji opisanych przez Bzowskiego to są jego własne doświadczenia. On się przyznaje, przynajmniej w tej sprawie z getta, kiedy się pojawia ta kolorowa kula, że on był świadkiem, ale nie przyznaje się już do tego, że był świadkiem w wielu innych zdarzeniach, dużo dziwniejszych, i wiemy to po latach, wiemy to od innych ludzi, że tak było, że to był jednak on. No i kto też, powiem ci, stawia nam postać autora w takim świetle, w takim półcieniu. No. Bzowski po latach nie jest postacią, którą jest łatwo określić, tym bardziej, że jego archiwum gdzieś zaginęło. No, jedni mówią, że wyrzuciła je jego żona do kosza. No, ja pamiętam, że jak miałem prelekcję kiedyś dawno temu w Nieznanym Świecie, to przyszedł Robert Bernatowicz i stanął w drugim końcu sali i powiedział, że on je ma, to archiwum, a pomimo bezskutecznych kilkuletnich tutaj prób przeprowadzonych przez jednego z naszych kolegów, nie wiem, czy on chce być wymieniany przez nazwiska, a polegały te próby na dotarciu do tego, co miał mieć Bernatowicz od Bzowskiego, no to spełzło na niczym. Nie wiemy więc, czy to archiwum wpadło do kosza, czy gdzieś wpadło w bezkresną toń mitomanii Roberta Bernatowicza. Przepraszam, jeżeli ktoś się czuje urażony, no ale jak mówimy o tej sprawie, no to musimy ją pociągnąć do końca. Także może byśmy się czegoś dowiedzieli, jeżeli to archiwum by wypłynęło. Dodatkowa sprawa, no są ludzie, którzy no, pracowali z Bzowskim, tak można powiedzieć, nad tymi jego sprawami. I też by mogli tutaj dużo powiedzieć. Niektórzy z tych ludzi byli aktywni, mieli kontakt na przykład z Arkiem Miazgą przed paru laty i nie wiem, jak jest dzisiaj z nimi. Może by chcieli coś opowiedzieć. Ważne jest to, nie wszyscy współpracownicy Bzowskiego z tamtych lat nawet wtedy występowali pod własnymi personaliami. Także powracając do takiego podsumowania, to będą ostatnie słowa z mojej strony. Bzowski jest postacią dziwną. Nie jest to żaden agent, moim zdaniem, nie jest to żaden mistyfikator, który miał zasiać ziarno niepewności w polskiej ufologii. Był to człowiek, który interesował się po prostu czasami sprawami naprawdę niezwykłymi. I teraz najważniejsze pytanie, czy te dziwne historie, dziwne zdarzenia, których on doświadczył i do których się nie przyznawał, no pobudziły go właśnie do tego, do tych poszukiwań, nie tylko, wiesz, latających świateł, nie tylko bliskich spotkań, ale też tej bardzo wysokiej dziwności, tego trickstera, który tak lubi wprowadzać ludzi w błąd. Dla mnie Bzowski zawsze będzie kojarzył się z człowiekiem zafascynowanym tematyką UFO. I to widać i w sposobie pisania, i w sposobie, w jaki podaje informacje. Na przykład znajdziecie w książce, o której dzisiaj mówimy, mapki, może mapki to za duże słowo, szkice sytuacyjne dotyczące dziur w lodzie, które się pojawiły, dokładnie w metrach wymierzone, to wszystko jest. Jeszcze kilka innych szkiców sytuacyjnych, czyli taka dążność do pokazania, że coś w przestrzeni rzeczywiście zaistniało. To nie było tak, że coś się komuś gdzieś wydawało, tylko pokazywane są sytuacje wręcz z wymiarami, z ukształtowaniem terenu, a w każdym razie z usytuowaniem geograficznym, to może za duże słowo, w każdym razie takie plany sytuacyjne. To moim zdaniem też jest poszlaka przemawiająca za tym, że nie chodziło tylko i wyłącznie o czystą fascynację, którą Bzowski wykazywał, ale również taką chęć dokumentowania.
Zafascynowała mnie na przykład w tych przekazach taka relacja o rakiecie stojącej w miejscu, sfotografowanej na niebie, która jakby znajdowała się poza czasem. To nie jest specjalnie szeroko opisane, ale mój umysł takiego człowieka, który śledzi rzeczy ciekawe, nie zawsze prawdziwe, nie zawsze może jakieś takie dające się prosto wytłumaczyć, ale ciekawe, po prostu ciekawe i żadnego innego przymiotnika nie będę dodawał, to opowieść o tej rakiecie stojącej poza czasem była ciekawa, bo ta książka, proszę Państwa, jest ciekawa. A przy okazji no, spełnia jakąś tam rolę edukacyjną, jeśli chodzi o przypadki. Natomiast jak oceniać samą postać i czy Bzowski koloryzował, czy nie koloryzował? Koloryzuje się zawsze coś, to znaczy jakieś, myślę, jądro krystalizacji, jakiś schemat jest. Być może Bzowski te schematy trochę koloryzował, ale najważniejsze są te schematy i myślę, że to jest duża wartość tej książki.